Wanda Żółcińska, absolwentka italianistyki, dziennikarka, zadebiutowała w 2015 roku powieścią zatytułowaną Najdroższa. Kim jest tytułowa Najdroższa? Dlaczego to u niej bohaterka książki szuka akceptacji swoich decyzji i wyborów? Czy może jest samotna i rozmawia ze sobą? Czy może pobrzmiewają w tym echa niełatwego dzieciństwa? Lektura tej powieści postawi przed nami jeszcze wiele pytań i nie na wszystkie otrzymamy odpowiedź. I przyznam, że mnie to właśnie podoba się w tej powieści najbardziej. Ta nieoczywistość postępowania głównej bohaterki, nieprzewidywalność akcji, takie wewnętrzne rozedrganie bohaterki, niemożność podjęcia decyzji. Czytelnik zastanawia się, jak poradzi sobie ona ze wszystkim, pracując w korporacji, będąc uwikłana w dwa związki, w tym jeden z żonatym mężczyzną, jednocześnie odpowiedzialna za matkę chorą na Alzheimera. Młoda kobieta, około trzydziestki, której imienia nie zdradzę, bo i sama autorka zrobi to dopiero na przedostatniej stronie książki, wydaje się być przemęczona rozlicznymi obowiązkami, a może ma początki depresji, albo też zwyczajnie wyolbrzymia problemy, ma takie nieco neurotyczne usposobienie. Wciąż boi się, że z czymś nie zdąży, zapomni o czymś, nie dopilnuje czegoś. Bardzo rzadko, wręcz sporadycznie pozwala sobie, tak jak Scarlett O'Hara, zdać się na jutrzejszy dzień. Mówi, jutro zajmę się tym wszystkim, jakby nigdy nic. Dzisiejszy dzień już znika i tak nie warto go ratować. Powieść Wandy Żółcińskiej, Najdroższa, jest napisana doskonale. Świetnym językiem, który pięknie oddaje nastroje młodej kobiety. Jest tutaj bardzo dużo krótkich, urywanych zdań. Wiele pytających. Narracja pierwszoosobowa, oszczędne dialogi. No i taka dosyć niepokojąca okładka. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania książki Wandy Żółcińskiej Najdroższa, chociaż no nie będzie to łatwa lektura. Nawet będzie to może trochę bolesne. Ale jak pisze jedna ze szwedzkich pisarek, Majgull Axelsson, szkoda czasu na pisanie o rzeczach, które nie są ważne. Z kolei sprawy ważne zwykle są w jakiś sposób bolesne. Dodam jeszcze, że Wanda Żółcińska w jednym z wywiadów powiedziała, że pisze nową powieść, której bohaterka już będzie mocniej stąpać po ziemi. Mam nadzieję, że będzie to równie udana powieść jak jej debiutancka Najdroższa.